Jezus powiedział, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Najmniejszy w Królestwie Bożym. Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to jesteś większy niż Jan Chrzciciel. Twoja siła jest większa, twoje możliwości są większe. Jesteś człowiekiem, który nie jest uzależniony od natury ziemskiej. Jan był uzależniony od prawa. Jan był uzależniony od moralności. Ty jesteś człowiekiem z nieba. Ja kiedy sobie uświadomiłem to, ja w ogóle przez lata podziwiałem Jana Chrzciciela i mówiłem, jaki to był człowiek, jaka determinacja w nim była. Ale później zrozumiałem, że Jezus nie był taki jak Jan Chrzciciel. Jezus nie interesował się tym, czy Herod żyje z żoną swojego w ogóle brata, czy ma dwie żony, czy trzy. Jezusa to nie obchodziło. Jezus szedł i mówił tak. Królestwo moje nie jest z tego świata. Mówił. To nie jest moje. To ja nie jestem stąd w ogóle, nie? Nie jesteś stąd. Nie jesteś stąd. To oznacza, że jesteś ponad tym, co codziennie do ciebie krzyczy, że cię zmiażdży. Rozumiesz? Nie jesteś stąd. To nie oznacza, że nie dotyczą cię rzeczy, które tutaj są, ale oznacza, że te rzeczy nie determinują twojego życia w ogóle. One nie determinują twojego życia. To nie jesteś zobowiązany, żeby odpowiadać diabłu na pytania. Ty nie jesteś zobowiązany do tego. Ty nie musisz. Nie musisz. Mnie często ludzie pytają o różne rzeczy, czy ja jestem za tym, czy jestem za czymś innym, czy jestem za aborcją, czy jestem przeciwko aborcji, czy ja jestem za związkami homoseksualnymi, czy przeciwko, a ja mam naprawdę na to równo wywalone, słuchajcie. Dla mnie geje, jak chcą, nie się hajtają. Rozumiecie, o co chodzi? Jak ludzie chcą usuwać dzieci, niech je usuwają i tak wszystkie dzieci do nieba. Rozumiecie, o co chodzi? I będzie im lepiej. Lepiej. W życiu mi nie przyjdzie do głowy, żeby stać przy klinice antyaborcyjnej, proszę ciebie, krzyczeć do matek, żeby nie usuwały dzieci. Wiecie, co będę robił? Będę głosił Chrystusa ukrzyżowanego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to ratuje ludzi. To ratuje ludzi. Nie marsze antyhomoseksualne i nie inne rzeczy. To nie ratuje ludzi. Jan Chrzciciel krzyczał i mówił do Heroda, ty nie możesz mieć tej żony. Rozumiecie? To był porządny człowiek, ten Jan Chrzciciel. Johnny Baptist, pierwszy baptysta, porządny człowiek. Ludzki Pan. Jezus nie krzyczał do Heroda. Jezus mówi, ja się nie interesuję, z kim Herod sypia. Rozumiecie? Chcę, żebyś był skoncentrowany na Królestwo. Chcę, żebyś był człowiekiem świadomym, skąd pochodzisz i dokąd idziesz. Duch Święty będzie cię prowadził każdego dnia i w każdej chwili. Jesteś większy niż Jan Chrzciciel. Najmniejszy w Królestwie jest większy niż Jan Chrzciciel. Nie bój się, że upadniesz w niemoralność. Nie bój się, że nie zaradzisz czemuś. Podążaj za Świętym Duchem. On cię wprowadzi w każde miejsce, w które masz pójść. On da ci siłę do zrobienia rzeczy, do których sam ciebie skieruje. Jesteś większy niż Jan Chrzciciel. Kiedy będziesz się modlił teraz, powiedz, Panie Boże, miejscem, z którego pochodzę, nie jest ziemia. Ja jestem człowiekiem nieba. Obowiązują mnie prawa nieba. Na tej ziemi będę prezentował prawa nieba, tak jak Ty, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Święty Królu. Wywyższamy Cię, potężny Mesjaszu. Ty, który jesteś wieczny. Ty, którego królestwo nie jest z tego świata. Jedyne prawdo, jedyne życie, ma to, to, joro, loko, to, joko, loko, loko.
łaską ta zabiercią. Yeah.
Jezus, najpiękniejsze imię Jezus.
Jesus.
Bohater biegu do końca. Dopóki ty ja nie mam. Tego, co nazywa się dzisiaj. Całowam wiarę. Wiarę, to ona
ludzkie nie ma. Dusza ma do ciebie lwie, w tobie odpocznie. Ciebie mnie, w tobie odpocznie.
w Tobie mam. Wszystko w Tobie mam. W Tobie Jezus. Wszystko w Tobie mam. Wszystko w Tobie mam. Wszystko w Tobie mam.
Bliski mi,
wciąż ten sam. Wyższa mi ciebie, potężny świat dobrej mądry. Thank you.
Thank you.
tysięcy lat, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą Ty. Więc uczmy się służyć tak, by życiu tron jak chce dać i słowo być. To Pan nasz Bóg, to sługa Bóg. Zaprasza dziś, by za Nim iść i życie swe w ofierze składać Mu, godnym czci. Się służyć tak, by w życiu drogi.
Będę tańczyć z tobą.
Thank you.
robić. Ufaj, że On wzbudza dobrze w niebo w Tobie, w Twoim życiu.
się sam pan i omyka nieskończone źródło. Ty się sam pan i omyka Alfa i Omega, nieskończony.
Thank you.
jeżeli masz chorobę fizyczną, jakbyś ból, chodź tu z mojej prawej strony, tutaj ustaj. Każda osoba, która na coś choruje, obojętnie na co ty chorujesz, kto jest, każda chora osoba. Jesteś alfa i omega. Kłopoty jakiejkolwiek dziedziny fizycznej, tutaj zapraszam bliżej podchodźcie. Ewangeliści, chodźcie, będziecie się modlić o nich, uzdrawiajcie ich. Jesteś alfa i omega. Uzdrawiajcie, kładźcie na nich ręce, uzdrawiajcie. Źródło uświęcone. Jesteś alfa. Bierzemy autorytet nad każdą chorobą i niemożną. My poniżamy chorobę w ciele, potępiamy ją przez imię Jezus. W imieniu Jezusa związujemy każdego szara, niemocy. Zaraniamy ciała sztuką niemocy. Jest kończone. Każda choroba, chodź. Źródło. Za nie możesz chodzić.
okrągły, dlatego karkiem. Przenikaj nas, przenikaj nas, przenikaj nas. Wzbudzam to, wzbudzam to teraz, wzbudzam to. Zbudzam się, zbudzam się, zbudzam się. Przenikaj nas. Ciemność się cofa, ciemność się cofa, ciemność się cofa. Przenikaj nas. Ciemność się cofa, ciemność się cofa, ciemność się cofa. Przenikaj nas. Zatrzymuję wszelkie działania czarów w imieniu Jezusa. Zatrzymuję. Przenikaj nas! Przenikaj nas! Przenikaj nas! Aleluja, 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 aleluja. Zaczynają się układać. To Bóg porządku.